Witajcie kochani, ostatnio otrzymałem bardzo fajne zapytanie odnośnie hyperlapsów, a mianowicie jeden z kolegów napisał, czy faktycznie czas naświetlania ma znaczenie. I okazuje się, że czas naświetlania przy hyperlapsach to było bardzo fajne pytanie, które tak pobudza też do myślenia, dlaczego ten czas ma tak duże znaczenie, on ma kluczowe de facto. I wiecie co, i pomyślałem, że zrobię specjalny odcinek na ten temat. Ja mu odpowiedziałem oczywiście bezpośrednio na ten komentarz, ale odcinek właśnie postanowiłem taki zrobić z tego względu, że czas naświetlania ma mega znaczenie przy hyperlapsach. I co jest ciekawe, że zwykle powinniśmy dobierać filtr, który jest mocniejszy niż nam się wydaje, żeby osiągnąć stosunkowo długi czas naświetlania. To, co mniej więcej ja bym powiedział, około 1/10 sekundy, nawet pod 1/4 sekundy, to wcale nie będzie za długo. Jeżeli nie zastosujemy filterka w normalnym słonecznym dniu, możemy dojść nawet do czasów typu 1250. Ja osiągałem takie czasy sekundy, to jest bardzo krótki czas. I teraz wyobraźcie sobie, że mamy tak krótki czas, pach, dosłownie pach, takie uderzenie i dopiero za 2 sekundy następne, czyli pach, pach, pach. Tak wygląda ta sekwencja, jeżeli chodzi o hyperlapsy. A w momencie, kiedy mamy filtry założone, to jest tak, pach, pach. Inaczej, nie? Trochę głosem to starałem się oddać, bo tego nie sposób inaczej, ale płynność, dzięki temu nawiązanie się jednej klatki do drugiej jest zdecydowanie łatwiejsze. I w tym materiale dzisiaj pokażę Wam, postaram się pokazać, jako że mamy trochę wietrzny dzień, jak to wszystko wygląda. Zastosujemy trzy warianty. Pierwszy będzie to wariant bez filterka, drugi wariant z filterkiem ND64, a trzeci wariant z filterkiem ND256. Pozdrawiania i do dzieła. Słuchajcie, dmucha dość mocno, ale myślę, że na początku sprawdzimy, jak te hyperlapsy w ogóle dadzą radę, czy jesteśmy w stanie je zrobić. Zrobimy sobie freeze zawisu, a później, jeżeli ten wiatr trochę ustanie, może zrobimy coś bardziej dynamicznego, ok? Wychodzi na to, słuchajcie, że potrzebny nam jest czas naświetlania 1600 sekundy, bardzo, bardzo krótki czas naświetlania, naprawdę. Przy dronach FPV muszę Wam powiedzieć, że też mamy takie zjawisko, które się nazywa jittering. I właśnie dzięki temu, że stosowane są filtry, ten jittering jest łagodzony, czyli to skakanie obrazu. Dlatego, że w dronach FPV nie mamy zwykle gimbala, prawda? Tylko stosujemy GoPro bezpośrednio połączone, ale oprócz GoPro jeszcze są kamery na przykład FPV, gdzie też można ten filterek zastosować. Słuchajcie, tradycyjnie chciałem podziękować chłopakom z firmy Freewell, z którymi współpracuję w tym sezonie. Na zasadzie takiej, że przesyłają mi do testów różne fajne rzeczy, między innymi właśnie filterki. Także dzięki serdeczne za to. W tej chwili mam filterek 64 i czas, który uzyskałem naświetlania 1/20 sekundy. Shooting is nearing completion. ND256, wiele osób może zastanawiać się, po co taki filtr, ale do hyperlapsów jest idealny. 1/6 sekundy mniej więcej to jest ten czas naświetlania w tych warunkach, jaki teraz mamy. Ok, przeleciałem na drugą stronę, mamy 1/4 sekundy, jest trochę niedoświetlony obraz, ale nie szkodzi, jestem 155 metrów i na wysokości 35, czy nie wysoko.
Słuchajcie, patrząc na te hyperlapsy, na ten pierwszy rzut oka, pierwsze wrażenie jest takie, że faktycznie jak za krótki czas naświetlania, to ten obraz też nie jest taki stabilny. Jeżeli faktycznie zastosujemy filtry, może być dużo lepiej. I zdecydowanie jest po pierwsze obraz bardziej płynny, a po drugie to rozmycie jest bardziej naturalne. Nie mamy takiego przeskoku, tego efektu jittering, takiego klatkowania, kiedy z jednego ruchu na drugi przenosimy się i one są zupełnie oddzielone od siebie. Słuchajcie, podsumowując, mogę powiedzieć tyle. Zdecydowanie warto zastosować filtry podczas wykonywania timelapsów i hyperlapsów i warto ten czas naświetlania wydłużyć, tak żebyśmy uzyskali płynne ujęcia. Tutaj te przykłady nie były idealne. Teraz edytowałem cały ten materiał, widziałem te przykłady, bardzo wiało jednak, ale zasadę mam nadzieję, że przekazałem i mam nadzieję, że będzie to pomocne. Także jako wniosek mogę powiedzieć, trzeba zastosować filtry i to mocniejsze niż nam się wydaje. Ja bym powiedział, że dla takiej pogody pochmurnej 32, 64 jak jest trochę z słońca, a faktycznie z tego kompletu, jeżeli mamy 256 z Flymore Combo, można przy słonecznym dniu jak najbardziej zastosować. Dzięki serdeczne za uwagę. Sponsorem tego odcinka jest mój warsztat online'owy dotyczący stosowania filtrów ND, NDPL i gradientowych. Zachęcam Was bardzo serdecznie do zapoznania się z treścią i sprawdzenia, jak ten warsztat wygląda. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!